Dziś sala informatyczna spełnia oczywiście wszelkie warunki do prowadzenia zajęć lekcyjnych, mówi nam dyrektor liceum imienia Romualda Trauguta. Chcemy jednak jeszcze bardziej poprawić komfort nauczania w naszej placówce, dlatego już dziś przygotowaliśmy plan remontu tej sali lekcyjnej. Obecna pracownia informatyczna jest bardzo dużym pomieszczeniem. Obecnie jest robiony projekt tak, żeby z jednej pracowni zrobić dwie. Przede wszystkim oczywiście sprzęt jak najwyższej klasy, z którego uczniowie będą mogli korzystać, plus oprogramowanie, no i oczywiście wyposażenie i wszystkie nowe ławki, krzesełka dopasowane do możliwości i potrzeb uczniów. Mam nadzieję, tak, że wszystko ruszy już od nowego roku szkolnego. Uczniom życzymy, aby już 1 września tego roku mogli się cieszyć z wyremontowanej sali. Co jeśli przypomnieć sobie, że już wcześniej skutecznie realizowane były plany przez dyrekcję placówki, wydaje się być praktycznie pewne. Największym zyskiem, tak, ostatnim, to były nowe szafki do szkoły. I nie ukrywam, że jestem z tego bardzo dumny i chciałbym tutaj podziękować wszystkim rodzicom, dzięki którym to mamy, bo w tym roku praktycznie rzecz biorąc każdy uczeń ma swoją własną szafkę, a gdybyśmy nic w tym kierunku nie zrobili, to mogłoby być tak, że przy zwiększonej liczebności i uczniów i klas, nawet niektóre szafki by przypadały jedna na trzech uczniów, bo normalnie bez tej inwestycji to każdy uczeń by musiał w szafce z kolegą bądź z koleżanką korzystać. Wszystkie te działania są oczywiście jak najbardziej pożądane, ale rzecz jasna, aby mogły być zrealizowane, potrzebne jest wsparcie. Na takie na szczęście szkoła może liczyć, jak choćby na pomoc radnego Ryszarda Szczuki. Ponieważ pan Ryszard jak najbardziej rozumie te potrzeby, wspierał różne tutaj jednostki, jeżeli chodzi o szkoły, i wspiera cały czas, więc my również jesteśmy szkołą, którą wspiera i mam nadzieję, że będzie wspierał w najbliższym czasie, ponieważ to rozumie i cały czas to robi.